Wracam z rancza i chcę odpocząć. Nie wierz we wszystko, co wygadują sąsiadki. Jeżdżę na rancho, bo muszę pracować i zarabiać pieniądze, żeby utrzymać ten nędzny pokój i ciebie. Już dobrze? Chodźmy spać. Odrób pracę domową. Dobrze, ale jest tego odpyty. Właśnie przerabiamy słownictwo. Powinnaś powiedzieć, to bardzo dużo. To bardzo dużo. Wiem, ale to dla twojego dobra. Jesteś inteligentną uczennicą. Fajnie, że się odtępiam. Przepraszam, że się dużo nauczyłam. Myśl, zanim coś powiesz. Pozdrów papalotę i sąsiada. Dobrze, a ty odrób lekcję. Dobrze. Marino, czy ty nigdy nie zmądrzejesz? Dama tak nie chodzi. Chodzi o tak. Z plecami o tak. Wolno i pewnie. Marina, już jesteś elegancka. Jak ci idzie nauka? Jestem zadowolona. Właśnie się dowiedziałam, że nie jestem taka tępa, jak sądziłam. Laura postawiła mi 10. Mówiłem ci, że jesteś inteligentna. Nie musi pan się mnie wstydzić. Nigdy się ciebie nie wstydziłem. Trochę tak. Nawet troszeczkę. Chciałem, żebyś się uczyła i coś w życiu osiągnęła. W dzisiejszych czasach trzeba mieć skończoną podstawówkę. Teraz to wiem. Połóżcie to na moim łóżku. Wykupiłaś całe Acapulco? Musiałam dokupić kilka rzeczy, których mi brakowało. Jutro jest przyjęcie z okazji rocznicy ślubu Adriany i Ricarda. Kupiłam dla ciebie piękną sukienkę i buty. Na pewno ci się spodobają. Serio? Tak. Będziesz sensacją. Nie cieszysz się z powodu przyjęcia? Tak. Idę się uczyć. Dlaczego posmutniałaś? Nic mi nie jest. Idę się pouczyć. Jutro jest rocznica ślubu Ricarda. Marina jest smutna. Pewnie, że jestem. Wiesz, że go kocham. Jest taki przystojny i dobry. Pomaga mi odrabiać lekcje, ale chyba widzi we mnie tylko siostrę. A ona go nie kocha. Pewnie, że go nie kocha. Widziałam, jak się całowała z Juliem. A ja bardzo go kocham. Jakaś ty głupia. On się nigdy o tym nie dowie. Co się stało? Cześć. Pastora powiedziała mi, że chcesz ze mną rozmawiać. Chciałbym z tobą pracować w biurze armatora. A to niespodzianka. Nie dziwi mnie twoje zaskoczenie. Przyznaję, że wydawałem twoje pieniądze i wiele podróżowałem. Siadaj. To mi się podoba.
Powiem ci to bez ogródek. Nie chcę być mężem Adriany. Coraz mniej ją toleruję. Zwala na mnie winę za to, że straciła dziecko. A jutro wydaje przyjęcie z okazji rocznicy ślubu. Zgodziłeś się, bo nie chcesz przeciwstawiać się matce? I Adrianie. Wiesz, jak się zachowuje, kiedy jej się czegoś odmawia. Zaczyna krzyczeć, histeryzuje. Po przyjęciu poproszę ją o rozwód. Nie wiem, ale tak sobie pomyślałem, że za pieniądze, które zarobię w firmie, wynajmę sobie mieszkanie. Do czasu, aż Adriana się wyprowadzi. Najwyższy czas, żebyś wziął sprawy w swoje ręce. I prawdę mówiąc, rozwód to najlepsze wyjście i dla ciebie, i Adriany. Wasz związek jest chory. Nie mówmy już o tym. Od tej chwili masz posadę w firmie. Będziesz ciężko pracować. Oczywiście. Porwę na chwilę Ricarda. Proszę. Słucham cię. Dlaczego Adriana nie schodzi? Razem z mamą ubierają Marinę. Adriana pomaga Marinie? Przecież ona jej nienawidzi. Ja też nic nie rozumiem. Bracie? Zostawiam was. Przyjechał Rodrigo. Po raz ostatni widzieliśmy się w szpitalu. Miałem nadzieję, że mnie odwiedzisz i będziesz się mną opiekować. Odwiedzało cię wiele dziewcząt. Jesteś uprzedzona. Dlaczego mi nie ufasz? Sam się o to postarałeś. Dzisiaj udowodnię ci, że jestem w tobie zakochany. Ale z ciebie cynik. Co z tą kobietą? Elias, skup się. Co się stało z techniką, sztuką kochania, zdobywania, uwodzenia? Cudownie ci w tej sukience. Przynieś pantofle, Marino. Są na wysokich obcasach. Nie jestem do nich przyzwyczajona. Kopyta mi się złamią. Wcale nie. Szybko nauczysz się chodzić w takich butach. Panna z wyższych sfer powinna opanować tę sztukę. Niewiele wiem o modzie, ale nie sądzicie, że ta suknia jest trochę zbyt strojna? Nie przesadzaj. Sukienka jest bardzo elegancka. Zaprojektował ją Francuz. Będziesz modniejsza od Alberty. Skoro twierdzicie, że jest elegancka i francuska, to już milczę. Pośpiesz się, bo musimy zejść do ogrodu. Wszyscy goście czekają i chcą cię poznać. Już idę. Pośpiesz się, czekamy w ogrodzie. Uwaga, przyjaciele. Podejdźcie.